No i jedziemy. Strawa dla potrzebujących. Bo oni zostaną nakarmieni. To jasne, ja mam tej strawy 299, mi w ogóle nie jest potrzebna już. Właśnie, mi w ogóle strawa nie jest potrzebna, to znaczy, że mogę zwolnić to. I mogę na przykład... I teraz mogę tu dać max i mogę zrobić to. Nie wiem, niech robią, tak? Okej, i robią automatona. No i to jest to, bo te automatony to chyba są takie trochę niezniszczalne, nie? No jednocześnie bym tą kopalnię węgla chciał tu zrobić, drugą. Bo moim zdaniem to jednak jest słuszna droga, jedyna słuszna droga tak naprawdę. Po pierwsze automatony, bo one nie są, nie jest im zimno. To jest jedna rzecz. Kurde, tak się dymi z tego, że nic nie widać w tym mieście. Zanim długo nam przyjdzie minus 3 zimna, to się kurde posikamy z zimna. Dobra, tu miałem coś odkrywać, nie? Jeszcze większą moc rdzenia, będzie trzeba przypakować troszeczkę. Dobra, obiekt jest o typ... Ale jest automaton, o! Dobra, dodałem go do... Będzie teraz nam robił węgiel po nocy. Całą dobę. Aha, bo to tak, rzeczywiście, bo to w ogóle jest... O! Publiczną pokutę trzeba wprowadzić, no i dajemy. Dobra, ale nam wzrost. Dobra, jesteśmy uratowani, tak troszeczkę wam powiem. Dobra, i teraz jak będziemy mieli znów stal. Automatyki jedynie wymagają, żeby generator pracował, żeby mogły uzupełniać. No to one będą w nieskończoność, tak jak ja tu już mam węgiel, to one już w nieskończoność będą. Topnieją szeregi Londyńczyków, no nie dziwię się, jak tu jest tak zajebiście w tej naszej osadzie. Jak kurde skończył się zapas węgla? Ja pierdzielę, nie teraz! Co się stało? A tu się coś stało. Badania podstawowe. Projekt automaton. Jeden z inżynierów prosi o dzień wolny, by dokładniej zbadać automaton. Automaton może ulepszyć. Automaton można ulepszyć. Są wprawdzie szczytowym osiągnięciem. Dobra, niech pracuje nad tym. Czemu by nie? Zastanawiam się tylko, czemu się węgiel nagle skończył. Może one zużywają same z siebie węgiel. Dobra, mamy. Dwie jednostki węgla zużyje, fuck. Dobra, optymalizacja wydobycia węgla. No jest przypał, nie? Bo tego węgla to nam ciągle brakuje, mimo tego, że dość mocno tu wydobywamy.
zróbmy, jak zrobimy drugi automaton, zwiadowcy dotarli do tymczasowa osada. Rdzenie parowe i drewno, wejdźmy. Kolonia z murem. Kurde, która to jest 19. O Jezu. No nie starczy nam do rana tego. Mamy na 2 godziny węgla. Co tak dużo węgla zużywa? Czemu te automatony nie wydobywają? A nie, one wydobywają łażąc, tak? On się powoli wychładza, nie? Kurde, ale to zimno to chwilę tylko będzie trwało, nie? Kurde, tu jest co wydobywać, ale nie ma kim za bardzo. To jest problem. Tu się produkuje jeden automaton. Jak ten automaton się zrobi... Dobra, optymalizacja. Do 6 dzięki parze, ale to... Tu mi niewiele eksploracji. Nie mam. Będzie trzeba zaraz... Tu mogę coś wymyśleć, jeśli chodzi o wiarę. Obrona prawdy. Nie wiem. Musimy mieć rację zawsze pewnie. Papież musi mieć rację. Odczuwanie odmrożenie mieszkańców, poważne odmrożenie, no wiem, rozumiem, no. Jest przypał w tym momencie. Dobra, wyszedł automaton chyba, nie? No, zwiększyliśmy trochę wydobycie, dołożyliśmy automatona, tam wsadziliśmy do fabryki. Obecność świątyni... Co tu jest? Słowa kapitana. Spadnie niezadowolenie, okej. To mi się podoba. Idą, pukają im do domów, a oni się bardziej są zadowoleni. To jest fajna rzecz. Wydajność spraw... Tańsze protezy. A niech wzrośnie wydajność maszyn. A to, bo ja myślałem, że te automatony, wiecie, że one słabiej kopią, ale one mogą 3 razy dłużej kopać, bo one całą dobę kopią, nie? Jak już nie potrzebujesz robotników z dożarcia, to może druga ekipa zwiadowców. A można by było, czekajcie. Konający wygnańcy. Wygnano nas z Tesla City. Kończą nas jedzenie i paliwo, więc wysłaliśmy najsilniejszych z nas, by znaleźli pomoc. Gdzie obawiamy się, że chodzi. Pochowaliśmy. Zapiszmy wygnańcom zapasy. Dobra, chodźcie do miasta. Będzie
Będziemy mieli więcej mieszkańców. Trochę nam się to może przydać nawet. A czy te automatony mogą na przykład, nie mogą polować, a mogą w kuchni pracować? W kuchni już mogą, widzicie? Topnieją szeregi Londyńczyków. Dobra, zaraz się ciepło zrobi o 7 rano. Jeden z naszych ludzi nie żyje, no i bez przesady nic się nie stało z tego powodu. Chociaż tak będzie. I co, robią tą maszynę, czy nie? O kurde, to wymaga... Aha, rdzenie parowe. Zobaczmy te protezy. Dobra, zaczynamy mieć przepełniony węgiel, to może jakiś magazyn byśmy zrobili. Dobra, przyszli ci. Przyszli ci ludzie, to trzeba po pierwsze tak. Niech idą polować. Dobra. Mamy jedzenie. Co oni tu chcą? W tym mieście moje jest głos kapłana. Obrońca prawdy. A ci ludzie się pobili. Na ulicy zebrał się tłum wiernych, by mówić o nowym prawie, ale dyskusja szybko zmienia się w bójkę. Kapitan jest głosem prawdy. Jak możecie w to wątpić, choć przez sekundę? Krzyczy oburzona kobieta. Krzepki robotnik odpowiada jej z powagą. Jest naszym przywódcą, ale też zwykłym człowiekiem. Może popełnić błędy jak każdy inny. Jak powinniśmy to rozwiązać? Wzrośnie nadzieja. Rozpędzać tłum, bo ja jestem kurde Dawidek, nie? Jak jestem jak papież. Zasięg by trzeba było, kurde, zwiększyć. 300% zużycie węgla, to nie wiem, czy to dobrze. Jak myślicie? Nie, dzieci nie zatrudniamy. Natychmiast otworzę lecznicę. Jak ją wybudują, to od razu możemy zatrudnić tam ludzi. Bo akurat mamy. Kurde, ale co mu jest tylu chorych aż? O, bezdomnych mamy, o to niedobrze. Wiecie co, bo tu by się przydał teraz... Piec taki. Jak ten piec będziemy mieli, to tu można też baraki pobudować. Nie. Ma to sens? Ma troszeczkę.
Coś się dzieje. Gdyby odeszli, zginęliby. Teraz wszyscy jesteśmy razem. Znów jesteśmy zjednoczeni. Londyńczycy nie idą sobie. Czas na szpital. No, kurde, czas na szpital. No ale czy szpital szybciej będzie działał? Tak o wiele szybciej, widocznie szybciej. Mam... W jedności siła, nie damy się podzielić. No tak, tylko czy my jesteśmy w stanie ten szpital wybudować teraz? Tu patrzcie, nowa wiara. Każdy, kto ośmieli się wystąpić, zostanie napiętnowany jako wróg wiary. Wszyscy muszą bez reszty... To tak trochę szlachetny donos. Jak grzechu to obowiązek. Szlachetny donos. Nie ma takiego, kurde, okradania. Okej, domy mają. Kapitanie, pewna kobieta poinformowała nas, że słyszała, jak jej sąsiedzi rozmawiają o gromadzonych przez nich żywności w zapasach. Zaczniemy działać. Dobra robota. No i zajebiście, idealnie. Kurde, ja bym zrobił jeszcze tego jednego automatona zamiast szpitala. Kurde, umiarkowane odmrożenie, a gdzie tu jest zimno jeszcze? Aha, tutaj. Ty, a myśmy nie mieli ekspedycji jeszcze jednej. Robotników, ile to? 5 robotników było potrzebne. No i ci niech idą tutaj sobie na przykład. O, i zajebiście. I to jest, kurde, podwójna szybkość roboty. Jest magazyn, aha, skład zasobów. Patrzę tak na jedzenie, czy nam się nie zmniejsza. Dobra, teraz mamy dwa razy więcej węgla. Ogrzejmy część domów. 4. To wiecie, jaki ja mam pomysł? Że my im te baraki zrobimy. Raz, dwa, trzy. I już nie mamy automatona, bo nam się, kurde. Uroczyste nabożeństwo, kazanie. Dobra, patrzcie, jaką mamy nadzieję największą na świecie. Inwalidów 44, czyli jak będę robił te protezy, to inwalidów ubędzie? Bo ja nic nie wynajduję teraz. Dodatkowi zwiadowcy. Optymalizacja automatonów. Róbmy to. Kurde, zwiadowcy dotarli do... Aha, szczątki... O, dreadnota. To takiego chyba jakiegoś wielkiego statku, o.
Wycięta schadła metalowa płyta przybita została do głazu. Widnieje na niej inskrypcja roku pańskiego 1888 przybiła tu amerykańska ekspedycja na pokładzie Hapchestusa, szukając chronienia przed globalnym zlodowaceniem. Niechaj Bóg zbawi dusze naszych rodaków z siostrzanego Prometeusa, który zginęli w drodze odkryć miasto Tesli. No i on tu powinien iść. Niespodziewani goście przyszli do miasta. Czyli możemy... Max. Siedmiu zostało, dobra. Kurde, jedzenia nam brakuje, o co chodzi? Już mam prawie 300 mieszkańców, może zrobić te hunterskie domki. Kurde, ja nigdy nie wybudę, żeby był ostatni, wzrośnie nadzieja. Kurde, wybrałem to. Kurde, najgorsze jest to, że chcę tego automatona zrobić i nie jestem w stanie, bo... No bo nie nadążam po prostu. Poważny wypadek, kapitanie, doszło do wypadku. Automaton nastąpił na człowieka, miażdżąc mu nogę i okaleczając go na całe życie. Niech zostaną zagrożeniem. Nie mam zamiaru, kurde, zmniejszyć wydajności roboty automatonu. Badania o zakończone, optymalizacja automatonów. Pięć jednostek stali mnie, ile to mnie kosztuje? 25. Kurde, nie no, zróbmy tego automatona, niech to się w końcu dorobi do końca, ta huta. Kurde. Dobra, otwieram lecznicę. Co ja mam, nad czym ja mam tu pracować? Natychmiast otwórzmy lecznicę. Zajebiście, otwórzmy 30. lecznicę. Nie wiem, czy oni w ogóle leczą tych ludzi w tych lecznicach, bo to w ogóle nie skutkuje niczym. Okej, zwiadowcy przybyli i przynieśli nam jeden rdzeń i ten. Kurde, nie chcę po tych uchodźców iść. Idę do miasta Tesli, bo ci uchodźcy to ja nie mam na nich tego, ja nie mam zasobów, żeby ich tu przyprowadzać. Nie wiem, czy ci ludzie padają, czy o co chodzi? 56 niepełnosprawnych. Ale mam dużo stali. To z dwa automatony mi wyjdą z tego. Kurde, mógłbym też pitaj. Więcej domów, tu już mamy więcej domów. Niech te automatony zrobią ran z rana. O kurde. Co to znaczy, że obiecałem, że będzie cieplej, a coś zimno jest? Dobra, trzeba popracować nad ciepłem.
zmiana awaryjna, dłuższa zmiana. A tu co mamy? Kuchnie polowe. Część heretyków umrze. Dobra, wyślijmy strażników wiary. Poleje się krew. Moi drodzy, strażnicy wiary, kurde, idą. Teraz już nigdy nadzieja nie będzie stanowić problemu. Poświęcenie. Kapitan jest głosem Pana, jego słowo nas ocalą. Jest naszym pasterzem, ocali nas. Jestem pasterzem Dawidkiem. Co wy na to? Noc zmian, nowa wiara. Nowy dzień wstaje nad pogrążonym w ciszy miastem. Ogłosiłeś, że twoje prawa są wolą Bożą, a ktokolwiek się temu sprzeciwi, jest heretykiem. Rozprawiamy się z każdym, kto zagraża. Zaginęło 13 mieszkańców, pozostali wyrzekli się dawnych przekonań. 13? Easy. Tu mi brakuje w niektórych ważnych tych... Muszę zobaczyć, czy nie ma jakichś tych. Czemu akurat naukowcy mi padli? Ci od jedzenia. Dobra, tu max, tu max. Tu robią mi w ogóle automatony dwa kolejne, więc git. Brak zbieraczy, max. Dobra, platforma egzekucyjna. Kapitanie, przy generatorze powstała platforma egzekucyjna. Kiedy rozkażesz i użyć jeden z wrogów nowej wiary, zostanie... Niezadowolenie się zmniejszy. O, i zajebiście. Dobra robota, dziękujemy za donoszenie. Ocaleli. Dobra, zaprowadź ich do miasta, niech idą, kurde, się zgubią mi. Tylko, że strasznie dużo w tym mieście mam ludzi i to mnie trochę niepokoi. No i niepokoi mnie niska temperatura, bo... Poziom trzeci generatora, no zróbmy poziom trzeci generatora i zobaczmy. Ucieczka przed burzą, uchodźcy z Frostlandu. Do naszego miasta przybył tłum ludzi, wiele... Tylko zdrowi. Dobra, tylko zdrowi. Dobra, jest ten automaton czy nie? Dobra, jest. Będzie tu pracował w fabryce i tu w fabryce. To już mamy dwa automatony. I jeszcze trzeci się robi. Cichy protest. Kapitanie, pewien mężczyzna rzucił się do generatora. Jest tutaj wdową po nim. Mówi, że szuka odpowiedzi, próbując zrozumieć decyzję męża. Był spokojnym człowiekiem, nigdy nie powiedział o tobie złego słowa, kapitanie, ale teraz niektórzy mówią, że zrobił to w proteście przeciw twoim reformom. Nie wiem, kapłani mają rację. Czekajcie, bo musimy... Ja muszę te ogrzewanie porobić.
nie grzejniki. Większa wydajność generatora. Nie, dobra, chyba zwiększenie zasięgu trzeba zrobić. Brzmi, jakby to miało mieć sens jakiś. No i dam go do tego przemysłu drzewnego, tego jednego. Czyli pracują tu w fabrykach i tam w drzewnym, nie? Co ty myślicie? Te automatony, mamy ich po prostu kilka i będą tak robić. Zimne miejsca pracy, ogrzejmy część miejsc pracy. Nie będę się tym teraz, no nie mam czasu na to. I tak was wszystkich automatonami zastąpię i tyle, i pozwalniam was z roboty, jak będziecie narzekać, kurde. Tak się to skończy. Jak chcę się dowiedzieć, czy ci inwalidzi jakiś z 58, to jak będą robić nogi sztuczne, to czy ich ubędzie? Czy to jest tak, że jak generator podwyższy moc, to te takie słupki też podwyższą moc? Chyba tak. Czwarty poziom, 400 we wszystkich strefach, aha, zasięg 2. Kurde, zaraz nam się skończy ten węgiel, bo strasznie szybko schodzi. Da się jeszcze jakąś kopalnię węgla zrobić. Tu by się przydał jeszcze jeden barak. Barak zbieraczy. Jakbyśmy mieli barak zbieraczy, to ja mogę wtedy, wiesz, ci mogą więcej zbierać. Zagubieni. Albo jeszcze nawet... What the fuck. Słuchaj, ktoś pewnie, kurde, włamał do mieszkania na dole. Uchodźcy, wszyscy są mile widziani. Tylko zdrowi. Kurde, trochę nam przed chwilą ubyło ten to. Albo oni się robią rzeczywiście te protezy, albo umierają. Nie wiem, gdzie ten, jaki ma zasięg teraz ten generator. $72 na godzinę. Czekaj, oskarżony kapłan, kapitanie, chce się z tobą widzieć pewna kobieta, twierdzi, że ma dowody przeciwko jednemu z kapłanów, ten z kolei oskarża o herezję. Kapitanie, krzyczy kobieta, chciałam donieść na... Po stronie kobiety, ale to dziwne, bo nadzieja się nie miała nic zmniejszać. Masz 90 chorób i oni prawie nie pracują. Tam 90... Kurwa, 9... Jezu, mam 60 domów nieogrzanych. Jakiś bunt się zaraz tu zrobi.
oczekuje, czekajcie. Miasto Tesli, zbadaj. Sprawne ciało i umysł przezwycięży chłód. Głosi hasło widniejące nad wejściem do Tesla City. Wznosząca się pośrodku wieża błyska wyładowaniami elektrycznymi, które tworzą ponad miastem ochronną kopułę. Stało się tu jednak coś złego. Na ulicach leżą zwęglone trupy, a w powietrzu unosi się odór spalonego ciała. Widzieliśmy, jak z czubka wieży strzela błyskawica i trafia w jeden z budynków. Zaryzykujmy wejście do miasta. No zaryzykujmy, pewnie zginą. Weszli do miasta, straciliśmy z nimi łączność. Nie mam pojęcia co się dzieje, ale obawiam się, że wszyscy zginęli. O, fajnie, zajebiście. Czekajcie, przerwę, bo ja muszę iść zobaczyć co się dzieje, bo tam coś wykopują drzwi albo nie wiem co.